razy podchodziłem do zbijania wagi i się udało. No, waga? Czekaj, ja już jedną walkę stoczyłem, dwa razy podchodziłem do zbijania wagi i za trzecim się udało. To co, już można nagrywać? No to głośno teraz. Dwa razy podchodziłem do zbijania wagi i się udało. A ja już zbijam, już 10 rok zbijam wagę, już dojechałem do 105, a kuku. To gratuluję. Jest pewnie. Dobrze, dziękuję. Mało dziękuję. Jaki pojazd tak szybko do setki dochodzi. Dziękuję, tak. Dzień dobry. Jestem Barym. Ja nie chcę nic mówić, ale my głodni jesteśmy. No. Ale czyją? Idziemy na kepsa. Lubawa! W jajku jest moc, w żółtku. W jajku jest super. Co my tu jeszcze mamy? Takie większe opakowania. Serek. Najpierw jajka, daj. Słuchajcie, jak wszystko nie wyjdzie... A, o Jezu, paruszek. Czyli Paulina Torulska, Oliwia Rucińska, Oliwia Luźniewska, Łukasz Wojtowicz, Małgosia Zięba, Kuba Leliwa i Wiktor Grocharski. Wszyscy świetnie się spisali już na pierwszym starciu, a mianowicie chodzi o wagę. Jedynie troszeczkę Wiktor miał problemy. Dwa razy podchodził, ale pozytywnie tą wagę zaliczył i jutro startujemy już od godziny 9. Dziękuję za uwagę. Informacje będą na bieżąco słane. Słuchajcie, ja bym chciał dodać tylko, gdzie mieszkamy i jak mieszkamy. To jest bardzo ważne. Wiecie, udało nam się załatwić 3 apartamenty, pokoje. Każdy apartament składa się przynajmniej z 3 pokoi. Łazienka, prysznic, wanna. Kuchnia wyposażona na 100%. Słuchajcie, jest rewelacja. Dojazd do Innsbrucka mamy około 20 km, ale warto się poświęcić, żeby tu na pewno być. Wysoko, blisko Boga. Tu jest blisko Boga, tu jest blisko śniegu, tu jest w ogóle blisko wszędzie, tylko daleko do miasta. Czyli nam dzieciaki nie pouciekają. To powiedziałem ja, Mariusz Zięba. Dziękuję. Prezes. Tak, dziękuję prezes. Idziemy na kolację.
Moim najciekawszym wyjazdem klubowym były zawody w Austrii, czyli Puchar Świata, ponieważ były tam piękne widoki i spotkaliśmy na swojej drodze wiele zwierząt, na przykład kozę Maxa. Złapcie oddech. Andrzej. Kwiaty, kurczę. Andrzej! Uciekaj! Uciekaj, brzydka jesteś! Uciekaj! Uciekaj! Koza, oddaj! Oddaj, koza! Tak? Robimy swoje. Dobra, do boju. Racja odkryta, ona ci dwójkę wsadza. Dobrze ci szuk, brawo ci przychodziło. Tak, była no. Tak, 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 sama się poddała. Ustawiłaś się. Wąskie serie. Wąskie serie, ciosy proste. I jeżeli lewą nogą kopiesz, a ona się pochyla, to uderzaj prawą nogą. Widzisz, pochyla się tu lewa noga, pochyla się tu, to prawa noga. Rozumiesz? A jak wpada mocny saj i serię i z linii ciosy schodzi. Jest remisowa sytuacja. Niektórym wydaje się,
Być może dlatego, że nasza dyscyplina w pewnym sensie jest łatwa, ponieważ po każdych zawodach wracamy niemalże zawsze z medalami. Ale chciałbym tu podkreślić, że te wyniki są okupione ciężkimi treningami. Zawodnicy, którzy startują, mają dość spory staż treningowy, pomimo iż wiekowo są wciąż młodymi ludźmi. Nie ma tak, że powiedzmy po 2-3 tygodniach ktoś idzie na zawody. Nie ma tak, że kiedy tworzymy selekcję kadry na wyjazd, na podniesienie ręki wybieramy ochotników. W moim teamie ja muszę być pewien, że zawodnik jest przygotowany fizycznie, psychicznie i motorycznie do zawodów. Ja muszę wiedzieć, że przepracował właściwie dany okres przedstartowy, że był systematyczny i to jest bilet, ażeby znaleźć się w kadrze czempiona. Jak ocenia trener występ polskich fighterów na tych zawodach? Zawody miały być, że tak powiem, przygotowaniem, między innymi jednym z przygotowań do Mistrzostw Polski, jakie czekają naszych fighterów do point fightingu, light contactu i kick lightu. Następne pytanie, proszę. Działa? Happy people. Champions team. Lubawa. O, nie widać, to chyba Krystian zjeżdża. Nie widać, ale słychać. Patrzcie, prawda, ja mam 3 karty. Właśnie, 3 karty. Tutaj Wiktor, ile masz kart? 3. Nie wiedzieć czemu, dochodząc do prawdy, skąd one te karty mają, a się okazuje, że nie dorabiają, pokoje sprzątają. No, tak, w tej restauracji Da Silva. Oliwka, wspomagasz, tak? Ty czym jeździsz? Koszem. Tym, z odkurzaczem. A ty sierami, kurze sierasz. No właśnie, a to jest kolejny film. Ja pościele zgarniam. O, silna łydka, Kuba Leliwa. Nie bardzo. To ma ich motywować się. Znasz angielski? Tak. No pain, no gain. To do tak to jest? Bez płaczu, bez bólu. To... Uważam, że w każdej sytuacji jest magiczna pomoc trenera. Ponieważ trener jest jakby fundamentem klubu, zawsze mogę liczyć na jego motywację, czy to w czasie walki, czy podczas treningu udziela przydatnych wskazówek, które przydają się w przyszłości. Wydaje mi się, że najlepszy kontakt mam z trenerem podczas walki, gdy daje mi bardzo dobre wskazówki i pewnie bez nich bym nie wygrał tak wiele i osiągnął. Moim zdaniem w każdej sytuacji mogę liczyć na trenera, ponieważ jest blisko nas i zawsze nam pomaga, najczęściej w walkach i też w trudnych sytuacjach. Nie miałem jeszcze sytuacji, w której nie mógłbym liczyć na mojego trenera, gdyż trener zawsze służył mi dobrą radą w chwilach zwątpienia, a także mogę z nim porozmawiać na różne tematy. Najbardziej u swojego trenera cenię szczerość, ponieważ nawet po przegranej walce powiem, co było źle i dzięki temu mogę wyciągnąć wnioski. Wydaje mi się, że trenera cechuje wytrwałość, ponieważ jest wytrwały w tym, co robi i zawsze pomoże dobrym słowem. Osobą, na której się jeszcze nie zawiodłam i podejrzewam, że nie zawiodę, jest trener, ponieważ wspiera mnie i doradza podczas walki. Chciałbym pozdrowić cały klub CSW Champions Lubawa, rodziców, Huberta, Agnieszkę.